Witajcie, witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco. Zaczynamy. Zobaczcie, jakie piękności tutaj stoją, nowe osłonki, nowe doniczki. Warto zaglądać do Pepco, zobaczcie, jakie piękne osłonki wjechały i one są od razu z podstawką. Zobaczcie, jest tej nowej kolekcji. I zaraz zerkniemy, jaka jest cena. Cena takiej osłonki to 30 zł, ale fajnie wygląda. Powiem Wam, że podoba mi się ten, tak jak one są właśnie tak... niby pobita, o tak. Następna, może już mniej mi się podoba, no może komuś się spodoba, zobaczcie. Tak to się prezentuje z przodu. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Cena to 17 zł. No i z tyłu prezentuje się tak, proszę bardzo. Dosyć spora, można wsadzić jakiegoś kwiatka i będzie to też ciekawie wyglądało. Idziemy dalej, przechodzimy dalej, zerkam, czy jest tutaj coś jeszcze. No i widzę, że do nas wjechały z powrotem te donice. Zobaczcie, one są dosyć spore i one są za 40 zł. Za 4 dyszki. No i jeszcze jak jestem tutaj, to z dużych pokażę Wam tą. Nie wiem, czy ona coś miała w środku, coś mi się wydaje, że ona chyba coś w środku miała wcześniej. 4 dyszki kosztuje. Nie wiem, czy takiego wkładu nie miała w środku? Coś mi się kojarzy, że chyba było. Ale nie jestem pewna, czy to o to chodzi. Świeczki. Dużo świeczek, ale oczywiście wiadomo, że to nie jest czas na świeczki. Już niedługo nadejdzie czas przed Bożym Narodzeniem, to na pewno tych świeczek będzie jeszcze więcej. Tu jest coś, co może się przydać niektórym. Zobaczcie, mamy popielniczkę i ta popielniczka kosztuje 8 zł. No i już koniec tych świeczuszek, przeskakujemy na następną półkę i na następnej półce, na półce kuchennej jesteśmy i mamy tutaj taką takie silikonowe foremki do babeczek, 15 zł kosztują. Fajnie wyglądają, bo już wyglądają jakby były obsypane takimi cukiereczkami, którymi się obsypuje torty albo jakieś babeczki właśnie. Tu mamy zwykłe za 4 zł, 100 sztuk w takich kolorach. Myślę, że fajna cena, 4 zł za tyle tych foremek. Idziemy dalej. Dużo noży jest, dużo właśnie takich tych silikonowych pudełeczek do lodów. Tu mamy za 6 zł takie druciki, ale powiem Wam, że ja nie wiem, do czego to jest. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, co to jest, to napiszcie w komentarzu, do czego to służy. Przechodzimy na półeczkę obok i obok na półeczce za 25 zł, 40 na 30 cm. Poczekajcie, to jest taka gumowa jakaś podkładka. Ach, widzicie, to jest ociekacz do naczyń, bo jeszcze tego nie widziałam, więc proszę bardzo, tadam. Jak ktoś potrzebuje, czasami gdzieś trzeba zakupić, ktoś ma, nie wiem, na działkę, czy nawet w domu, gdzieś odłożyć jakiś garnek, żeby sobie ściekło, żeby nie ciekło na blat, to można kupić sobie w Pepco taki ociekacz. Jeżeli chodzi o takie silikonowe dodatki do kuchni, to zobaczcie, tu jest durszlak za 15 zł. Już Wam za chwilę pokażę, a poczekajcie, bo tutaj są dwa, to odłożę te, bo jedną ręką będzie mi ciężko. Wspomogę się tutaj swoim kolanem, poczekajcie, bo to jest... Nie jest łatwe jedną ręką, ale chcę Wam pokazać, jak on wygląda. Nie wiem, jak on się sprawuje, bo fajnie by było, gdyby jeszcze tutaj po bokach miał dziurki, ale nie ma. Nie wiem, jak on się sprawuje, ale na pewno, jeżeli ktoś ma mało miejsca, to jest fajna rzecz do przechowywania, bo zobaczcie, włożycie sobie gdzieś to do półeczki i zajmuje mniej miejsca, niż jest rozłożony. Przechodzimy na następną półkę i na następnej półce tak sobie zerkam, ale chyba tutaj nic takiego nie będzie, więc lecimy dalej. Dalej mamy koszyczki do przechowywania różnych rzeczy, czy to w kuchni, czy to w pralni, czy to w garażu. One zawsze się przydają i one są po 20 zł. Po dwie dyszki, one są chyba tak, one są takiego samego rozmiaru, więc tutaj już chyba, przynajmniej u nas nie ma innych rozmiarów, ale są jeszcze inne i one są na przecenie, słuchajcie. Ten kosztuje 15 zł większy, a ten mniejszy kosztuje 6,
Nie wiem, czy dobrze widziałam. Chyba dobrze. Także te są na przecenie, jakbyście szukali. One są takie składane, ale też nie mam pojęcia i nie powiem Wam, jak one się sprawują, bo po prostu nigdy nie miałam takiego. To znaczy, moja mama kiedyś miała, ale to bardzo dawno temu. Kupiła sobie kiedyś jeszcze w Niemczech i naprawdę długo go miała. No ale wiecie, kiedyś to było trochę inaczej. Zobaczcie, jakie piękne wazony. Po prostu prześliczne. Prześliczny jest ten wazon. Ja gdybym miała gdzie ustawiać, to chyba, nie wiem, te wazony to bym wszystkie brała tutaj stąd, bo przepięknie on wygląda, 35 zł kosztuje, no i u nas są tylko 4 sztuki chyba, tak, chyba tylko 4 sztuki. I jak mówimy o przecenach, to tutaj mamy za 12 zł mamy tą szkatułkę. Pokażę Wam jeszcze, bo tu w takim kolorze wjechały te osłonki i ona jest za 4 zł. Ja sobie trzymam na przykład pędzle do makijażu w takiej osłonce, tylko w kolorze białym. Zerkam, co by tu jeszcze Wam pokazać. O, już widzę. W końcu ktoś wystawił ten mały lampion i mogę Wam pokazać ten mały lampion, bo jest jeszcze duży, jak ktoś by był zainteresowany. One są z nowej kolekcji i już zerkniemy, jaka cena jest tego mniejszego. Proszę bardzo, 30 zł. 15 cm. Także tak wygląda ten mały lampion. A tu jeszcze są wazony na przecenie. 15 zł kosztuje z 20, więc macie piątaka w kieszeni. No i tu jeszcze takie. Te ceny są tak słabe. 15, a tamten 9 zł. Dobrze. Tutaj jest jeszcze u nas bardzo dużo świeczek. Ciekawa jestem, czy u Was są, bo u nas to po prostu pełne półki, ale te świeczki są naprawdę warte do kupienia. I jesteśmy na półeczce łazienkowej. Może trochę pokażę Wam tutaj z łazienki. I jeszcze przeceny pokażę Wam kosmetyków, bo bardzo dużo przecen jest kosmetyków u nas w Pepco. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Słuchajcie, 40 na 60 cm za 12 zł. Takie dywaniki do łazienki. Bardzo mięciutkie, fajne w dotyku. Znaczy do łazienki. No nie musicie do łazienki, ale ogólnie to one są przeznaczone do łazienki. Tu mają taką silikonową podszewkę, więc jest szansa, że się nie obalimy. Bo wiadomo, że jak wyleje się gdzieś tam wodę, to można wywinąć niezłego orła. No i jak widzicie, w różnych kolorach. Było chyba jeszcze więcej, ale u nas zostały tylko takie. 50 na 80 cm, 25 zł kosztują takie. Słuchajcie, tu zerkam, też taki sam wymiar. Wiem, że jeszcze były takie duże, a tam są jeszcze w kolorze kremowym. No i dozowniki. No i dozowniki, ostatnio dozowników też trochę wjechało. Pokażę Wam taki. Ten jest dozownik. Ten dozownik jest raczej do kuchni, bo ma taką szczotkę, jak widzicie, tutaj macie na płyn, jeszcze można powiesić ściereczkę i ten dozownik kosztuje 30 zł, więc tu macie tak 3 w jednym. Dobrze, odstawimy tutaj, żeby nic nie spadło. No i przepiękne, plastikowe, ale naprawdę bardzo fajne, w dotyku są po prostu rewelacyjne dozowniki. Ja uwielbiam te właśnie dozowniki, które mają takie szerokie główki i ten jest za 15 zł. One są matowe, więc też fajnie to wygląda. No i tu jeszcze do tego dostaniecie kubeczek, a w środku jest taki połyskujący, więc to fajnie wygląda, bo z tej strony jest matowy, a w środku połyskuje i kosztuje dyszkę. Kosztuje dyszkę. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Tu są też nowości, ale już Wam te nowości pokazywałam. Jeszcze tak zerkam, czy coś łazienkowego mogłabym Wam pokazać, ale chyba tutaj już nic nie ma, więc pokażę Wam trochę przecen wyprzedaży z kosmetyków. 10 zł kosztuje oliwkowy szampon do włosów, codzienna pielęgnacja z Ziai. Proszę bardzo, kozie mleko, 10 zł. Nie wiem, jakie są ceny, bo teraz tutaj nie będę, nie wiem, aha, tu były one wcześniej przyczepione, ale nie ma, dobra. Tutaj mamy masło kakaowe i to jest szampon. Następnie zobaczcie, ile kremów. Wszystko jest na przecenach, więc wpadajcie do siebie, 3,50, więc już taki krem do rąk możecie kupić za 3,50 takiej firmy. Poczekajcie, trochę się tu przesunę. Tu z Ziai.
Zaraz zerknę na cenę, bo te ceny kiepsko widać. Dobra, tutaj widać dobrze. 4 złote. Więc myślę, że fajnie, opłaca się za takie pieniądze. Co my tu jeszcze mamy? Za 4 zł też jakiś płyn. Tu jest balsam. Zaraz zerkniemy. 200 ml balsamu. Szukam ceny, poczekajcie chwilę, bo na nie wszystkich jest 4 zł. 200 ml, więc też fajna cena. Co tutaj dalej jest? Tu jest też jakiś balsam. Tak, balsam do ciała za 10 zł. Nie wiem, nie używałam. Nie używałam, to nie mam pojęcia, ale zobaczcie, tak wam przybliżę, to sobie zobaczycie. Balsam do ciała, balsam do ciała. Dobra. Tu jest krem. Jeszcze masło kakaowe. Ten krem używałam, bardzo ładnie pachnie. 6 zł kosztuje. Co tutaj jeszcze jest? Za 7 zł mamy tu krem. Jejku, ale fajne promocje są naprawdę. Znaczy przeceny, nie promocje. Tu też 7 zł kosztuje ten krem z AA. No i dużo jest ziaj, nie? Zobaczcie. Za 5 zł możecie kupić krem. Kozie mleko, krem nawilżający, cera sucha, skłonna do zmarszczek. A teraz wiecie, cera sucha jest, bo jest dużo słońca, wychodzimy na słońce, więc trzeba nawilżać. 9 zł kosztuje ten. I tu jeszcze do niego jest coś takiego. I ten kosztuje również 9 zł z liren. Więc fajnie, zobaczcie, dużo tego. Tu są jeszcze antyperspiranty. I antyperspirant kosztuje z ziai 4 zł. Aż machnęłam, czy coś w środku jest za taką cenę. Bo ostatnio, słuchajcie, Rexona była w Biedronce za 17,99, więc ja jestem po prostu w szoku, jakie są ceny. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, co tam porabiacie. Dziękuję Wam, że byliście wczoraj. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.